Dzień dobry wszystkim, dzisiaj dogrywka quizu, który wylądował u nas wczoraj na kanale, czyli quizu transferowego. Ho, ho, ho. Druga część. A niedosłownie chyba. Czyżby rewanż? Niedosłownie, ale chłopakom... Rewanż, dokładnie. Chłopakom poszło wczoraj dość kiepsko. Słabo. Zobaczymy, słabo. Jak w przypadku kolejnych przykładów. Fatalna forma była wczoraj, takie oczywistości zawalone, aj. Oczywistości, ale też nie do końca. Zaraz zobaczymy. Zapraszamy w każdym razie do obejrzenia tamtego odcinka, a my przechodzimy sobie już do pierwszego przykładu. Tutaj jestem przygotowany ja. My też. My też. Od Jozola. A wy? Okay. Do Realu Madryt. No. Kiedy i skąd? Alvaro od Jozola do Realu. Kiedy i skąd? I tutaj jeszcze dla wszystkich tych, którzy nie śledzą na bieżąco naszych quizów. W przypadku quizu transferowego bierzemy tylko i wyłącznie pod uwagę te definitywne przejścia, definitywne transfery, wypożyczenia w grę nie wchodzą. Nie wchodzą. Nie wiem, mam będziesz skojarzenie. Uzupełniał moje... Tak. Mogłeś powiedzieć teraz myśli. Osasuna 2019? Sociedad. Real Sociedad 2018. Oh. Więc krzywy jeden punkt niestety tylko. Ale blisko, blisko. Blisko. To jako, że po mojej prawej siedzi pan Targowski, to teraz pan Tarkowski. James Tarkowski. Przejście do Burnley. No dobra. Skąd? I w którym roku? No to jest zdecydowanie bardziej mój grunt, więc tu nie powinno być wielkich problemów. No to rodzina przecież, nie? No właśnie, jeszcze rodzina. To proszę cię, mów tutaj, bo jak mówisz tam... No właśnie, jeszcze rodzina, jak... powtarzam głośniej. Właśnie, jeszcze rodzina. Zakrywam, żebyś mi tutaj nie zaglądał do tej tabliczki, bo ja... mi nakładasz presję zaglądając cały czas. Zawsze zapominam, żurawia on tam przyszedł. Kurde. Tak, i ile on siedział? Kurde, chyba ten rok. Znowu rok, ja nienawidzę konkretyzować tych lat, bo mam ogromny problem z tym. Nie wiem kiedy... Krzywy nie dał. Pamiętam dokładnie. Jest tak orientacyjnie. To jest strzał. Ja wiem, że to było... Nottingham. Brentford 2015. Brentford, a jest to Brentford 2014. 16. Jezu, wiedziałem, że... O rok. Niestety. Ale dobra, myślałem... Przyznaję się bez bicia, myślałem nad 14, więc tutaj ból mam mniejszy. André Silva. I jego przyjście do Milanu. Skąd trafił do Rossoneri? O kurde! Z jakiego klubu? No... Tu się o rok mogę pomylić. A klub wiesz? Nie. Znaczy nie, no coś tam kojarzę. No te quizy transferowe do najłatwiejszych nie należą. Ale ciężar, ale André Silva jeszcze jakoś dwa lata temu mnie zapytał o ten przykład, to bym wiedział od razu. Ale zgubiła się ta informacja gdzieś pod licznymi innymi. No, cokolwiek. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy były te takie transfery do Milanu za jeszcze tych chińskich rządów. I dwa lata mam po prostu w głowie. O, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Dałem dwa kluby, ale podkreślony oczywiście jest moją ostateczną decyzją i odpowiedzią. No pierwsze skojarzenie miałem Eintracht, ale nie. Nie jest to Eintracht. Nie, no w Sevilla dałem jest 2017. Jestem Benfica, ale też na drugim miejscu jest Sevilla 2017. Jest to Porto 2017. Ale jest to mi rok dobrze. No, obaj. Tak, u mnie też. Kurczę, no to jest ten André Silva zaskakująco był ciężki dla mnie, naprawdę. To kolejny przykład, jak już tutaj ktoś wywołał Eintracht, przechodzimy do Niemiec. Diallo do Borussii. Skąd trafiał? Krzywy widzę, że już zapisał odpowiedź. Niepełną, co prawda, ale już kończy. A Adam nadal z pustą kartką. No z pustą, bo też próbuję sobie to wszystko jakoś uszeregować. W ogóle mam kumpla, który uważa, że ten freestyle jest spoko. Ja tak uważam przecież. No właśnie, chciałem, żebyś się przyznał. Myślałeś, że powiem, że ten freestyle jest słaby i ty wtedy powiesz, że... Ale mówisz, że dobrze, tak? Nie, wiedziałem, że się przyznasz. No u mnie dwa strzały raczej, też, ale jakieś takie... Monaco 2017? Chociaż 2017, ale Ren. A jest to Mainz 2018. Chodził mi po głowie niemiecki scenariusz, ale nie potrafiłem sobie przypomnieć, z którego niemieckiego klubu. Moguncja. A który rok? 2016, 18. Tak? 18. A kurde. 2 do 2 nadal. Napoli, Albiol. Też wyścig szczurów. Albiol, Napoli. Albiol. To już prościej? Nie. Niekoniecznie.
Bo krzywy wystrzelił. No wystrzeliłem, ale co z tego? Nie, no to może być to. Musi być jeszcze coś pomiędzy. Musi być coś pomiędzy. Dobra, no Real Madrid odpada. To nie może być Real Madrid. Musiało być coś tam jeszcze gdzieś. No dałem Walencję 2015. A jest to Real Madrid. Real Madrid, ale 2013. Aj, z Realu bezpośrednio do Napoli przechodził. Razem z Kajechonem. No dałbym sobie rękę odciąć, że właśnie nie mógł z Realu przechodzić. Ale może dlatego, że ten rok miałem późniejszy. I może dlatego mi nie pasował w tym roku do Realu Madryt po prostu. I ale dlatego chciałem tam jakąś opcję pośrednią. Czy z Kajechonem tak tylko rzuciłem? Tak mi się przynajmniej wydaje, że były takie dwa transfery z Realu do Napoli. Kurde, no. Okej, w takim razie mamy ile? 3 do 2. I przykład szósty. No. Joel Linton. Okej. Okay. Ale... I do Newcastle. No właśnie. Co? Joel Linton. No tak, no. Co? Idą web w web. To nie mogło być tu. Tu jest przejęcie. To było wcześniej. Nie, no to musi być tak. No jak to nie będzie tak, to ja będę w szoku. Hoffenheim 2020. Bo to był spending spree Newcastle. Hoffenheim 19. Dalej. Jest to Hoffenheim 19. Nie, no jak, no. Dwa sezony. Krzywy. Dwa punkty, kurde. Adam. Jeden. I tak jak w przypadku quizu na naszym kanale, dochodzi do dwupunktowej przewagi. A jak się skończyło, to... Nie zgadzam, jak się skończyło, ale... Ale w kontekście samej rywalizacji utrzymywała się dwupunktowa przewaga. Zobaczymy, jak będzie u nas dalej. A końcówka była zwariowana. Rui i jego przyjście do żółtej łodzi podwodnej. Kiedy trafił do Villarreal i skąd? Ojaj. Nie, ajajajaj. Czeka bomba. To jest złe. To jest żółta łódź podwodna. No, to jest śmieszne. Wrażenie, że w większości przykładów, które przygotowałem dla was, zarówno w wczorajszym, jak i w dzisiejszym, nie lubisz. Kurde, no. Nie ma. Nie może być za łatwo. No nie może być za łatwo, ja się zgadzam. Dobry poziom jest, dobry poziom. Tak, fajnie. Kurde, no przecież czytałem ale... ostatnio, pamiętam, jak się zastanawiałem nad Ruim do 11. Kurde, czytałem na Transfermarkcie jego historię transferów i zapomniałem o tym, nie? To jest hamuwa też. A odnośnie tego poziomu zepsułeś mi żart, chciałem powiedzieć, że z poziomicą go przygotowywałem. Jezu, jakie cudze są odloty. Płacz, poziomica. No. Jeszcze tam żyjecie za ekranami, to pozdro. Zaraz ciebie do poziomu sprowadzę. Partery. Ale ja sam przecież zacząłem ten śmietek, nie wiesz. Znaczy płacz, przepraszam. No. No ja coś mam, a to jest strzał kompletny, bo ja nie znam kariery tego zawodnika. Ale jestem w stanie się założyć, że Adam będzie bliski klubu. Nie, właśnie miał... ja nie mam klubu. Ja nie pamiętam tego klubu. Nie będzie nie miał źle rok, a ja będę miał rok dobrze. Sprawdzamy? Nie przypomnę sobie, z którego klubu przychodził. Ja pauzuję. Nie, nawet nie ma sensu strzelać, bo to by był strzał z jakąś kompletną gestwinę. No podobny region. 2020. Znaczy, Espanyol 20. Real Sociedad. Sociedad. Kurde. 2020. Więc tutaj po punkcie cały czas w takim razie... Ta dwupunktowa przewaga się utrzymuje. I teraz pytanie, czy was wprowadzę na minę, czy nie? Już mnie tak Jeremina. Mnie tak głowa boli, że to i jest niepojęte. Jego transfer do Evertonu, kiedy miał miejsce i z jakiej drużyny przychodził do Liverpoolu? Do miasta Liverpoolu, jakby ktoś miał wątpliwość oczywiście, bo Nikodemowi chodziło o miasto. Oczywiście. Cokolwiek. Znaczy nie, no cokolwiek, zapisane na tak. Pole minowe. Tylko chodzi o ten rok znowu. Rok, okej. Jezus, to jest takie złe. Drużyna chyba jest stosunkowo prosta tutaj do wskazania. No tak, ale ten rok, kurczę. No, mamy to. Tylko krzywo musi wymówić nazwę drużyny. Barcelona. Dokładnie. 2019. 2018. Kurde, wiedziałem! Mundial! Mundial! Kurde, czemu? Mundial! Wszyscy szaleją. Meksykańska fala. Od morza do podhala. 5, tak? Tak. Jezus. Andrzej Duda. Nie cierpię i tego. Nie skąd cierpię. Trafił do Herty? Po prostu nie cierpię tego. I znowu powiedziałem Herta. Tak, no prawie tak. No. Herty.
Adam myśli gorączkowo, zastanawia się. Nie, ja zgłupiałem teraz, ja nie wiem czy... A pokaż jak się głupieje. Nie, nie pokażę ci. Nie pokażę ci, czekaj, myślę. A ty pokaż jak się głupieje. Nie, nie, ja to zrobię cały czas samowolnie. No mam przed oczami Norwich i Legię i ich Kolonię. No to musisz zdecydować na których z tych trzech. W sensie tutaj w tym przeplatańcu moich myśli. No, to niestety, ale będę musiał... Jakieś wypożyczenia mi chodzą po głowie, jakieś rozstania i powroty. Czekaj. Te wszystkie dziury miłością da się załatać. No dobra, chyba tak. No. Legia 2018. Legia 2016. 16? Kurde! Ale dobra, to mam mniejszego kasa, że tym rokiem był dwa punkty tego przełomu. Myślałem, że pół rok po Euro, bo pamiętam, że jak były mistrzostwa i on strzał gola w Walii bodajże, to że jeszcze był chyba zawodnikiem Legii. Ale no nie ostatnia runda w takim razie. Mamy 8 do 6 cały czas, więc tak. Pytanie, czy Krzy utrzyma prowadzenie, czy nie? Dawaj. Do Herty i jego transfer do Spurs. Okay. Kiedy i z jakiego klubu? No to Krzywy, gratuluję, wygrałeś. Dobra, lato 2020, Wolves. Jest to Wolves 21. Styczeń. Wolves styczeń 2020. O, więc dwa punkty, Adam. Ciekawe. Krzywy nie stracił. Lecie jednak. Lecie. 2020. W takim razie jeden punkt przewagi Krzywego. No. Wygrywasz ponownie. A, uj, nie. Co? Zapraszamy na kanał Piłkarzyki, żeby zobaczyć jak było na... Dokładnie, zapraszamy, jeżeli jeszcze nie widzieliście. A my widzimy się już za tydzień z kolejnym materiałem, tak więc do usłyszenia. Hej. Hejo. Hello.